przytrzymujemy ręce. I znów krok, pociągamy, wstajemy, przytrzymujemy ręce i następny. Dobrze. Tak, z boku, aż tu z góry. O tak, dobrze. Nie jedziemy tu do nogi, tak? Tak, tak, na przemian. Jedna i druga noga. Wracacie, druga strona. Utrzymamy 3 sekundy. Kolano krótne i tak przytrzymujemy za każdą 3 sekundy. Kolano tu prosto, pokazuję jeszcze raz. Weź tam za ten sposób. Trzy na nogę. Bliżej, a po tej nodze na nogi. Aj, nie ma stabilizacji. Nie, a zrób tak. Zobacz jak ćwiczę. Wyjdź, bo nie zaliczam tej grupy. Zobacz. O! Zmacniasz swoją górę mniejszą. Dobrze, Mario. Dobrze. To będzie na gwizdek. Napinacie całe ciało. Mięśnie, brzucha wszystkie. I bardzo dynamicznie. Nie wysoko, tylko szybko. Przód, tył. Tu palce do góry. No i tutaj na gwizdę to jest 10 razy zaczyna się równo maszynę. Uwaga, start. Dobrze, chwilę odpoczął. Nie, na razie patrz. Ja pokazuję powoli. Skoczycie tutaj jak najniżej, mocno w górę. Podacie i dotykamy kolana ziemią i tu trzymamy 3 sekundy. 3 sekundy i znów. Raz i tak 4 razy. Idziemy się zmianą. Zaczynamy. Tak, kolano przytrzymać, nie dotykać. Tak, trzymam. Przytrzymać sobie. Zawał szerzej, Jacek. Jacek, zobacz, co mam. Zobacz, jak mam materiał. Bardzo dobrze. Tak, 4 razy. Począć. Zakwasy będą jutro dopiero. Tak. Idziemy szybkę. Jeszcze. Dobrze. Dobra, począć. Jak najszybciej. Dobrze, nie ma. Już o tej godzinie się opiszemy. Szybkę? Począć. Nie, zdaniłeś. Nie będę musiał już. Nie będę musiał już. Raz, uwaga. Bardzo spanę. Tak. Dobrze. Dobra. Chodź na środek, nie bój się. Chodź. O ja. Jest dobrze. Bardzo dobrze. No jest też jedna seria do ciebie. Zobaczcie, w ręce to pracuje wokół właśnie. Dobra. Teraz każdy tak. Pozdrawiam. Jest a no to cześć dla nie musisz przyjąć. A to ja. Weźcie sobie te, bo one przekazały wam. Tak jest. Konrad za wysoko, zobacz jak tu ma Herbie. Jeszcze niżej, może tyle na ziemią. Teraz jak tu patrzę na stopę. Jeszcze, dobrze. O. Odwracamy się na łokcie. Pilnuję niedźwiady. Głowa do tyłu. Głowa do tyłu mocno odchylona. Uwaga. Tak, też nisko na tył. Znaczy właśnie czas pracy to tak, taki jak trąbkarze, także spokojnie. Dobra. Bo jesteście spoceni. Powracamy. Trzymamy. Jeszcze. Wrócimy do... Dobrze. Zobaczcie. Uwaga, start! Lekko przycisnąć, tak. Trzymamy. No szybciej, Jacek, bo oni robią. Jacek, ja ci powiem kiedy, oni skończą, ty nie.
Jeszcze chwilę, przytrzymam tam jeszcze troszeczkę, chłopaki, troszeczkę. Wykoniec, Jacek jeszcze robi. Wykoniec, Jacek jeszcze robi. Jeszcze Jacek 3 sekundy. Dawaj. Dobra. I zmiana. Dobra, po prostu wysiadamy. Ostatnie ćwiczenie, że sobie zakończymy. Co chwilę to sprawdzę. Takie psychologiczne podejście. No już nic ciężkiego. Po 15-20 razy bo pokazywałem po trójkącie. Raz. Panowie, to właśnie wszystko. I tak. Leweczkę macie tylko 45 minut. No, ale ten trener fajny. No to się krótko wszedł i tak nie mówił. Wszedł znowu trener. No ale drugi trener. Matki będą tylko mniejszy na obiór. Staram się to zorganizować tak, żeby w okresie tej ciężkiej pracy, żeby o tym po prostu nie myśleli, żeby nie było znużenia, żeby wykonywali to z dużą taką, powiedziałbym, energią. Staram się tak zorganizować, żeby to co chcę osiągnąć, żeby to było zrealizowane, natomiast żeby oni za dużo o tym nie myśleli. I myślę, że tak w tym ważne jest bardzo w tym okresie, żeby nie było monotonii, żeby oni przychodzili na ten trening, żeby nie wiedzieli co ich czeka. Mówię, to wiadomo, że to musi być w oparciu na jakichś podstawach, na jakiś, to musi być wszystko zaplanowane, ale można to robić nie powtarzając wiele rzeczy, a osiągnąć to, co się chce. Trzeci. Ja się okrążenia czy się będziesz to prowadził, jest ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, nie wszystkie, kilka, ja to szybko ustawię i będzie kontynuacja rozgrzewki. Wy też tam Łukasz sobie poróbcie, nie będziecie musieli bronić na maca, w formie zabawowej, taka zaraz wytłumaczę jaka będzie rozgrzewka. I dopiero po tej rozgrzewce się pościągamy, później będą pasy, wczoraj nie robiliśmy i na końcu będziemy mieli tylko grę taktyczną, też strefę pokładną, taka z zadaniami bardziej. Jedziemy szkoda.
kompletni? O, widzi! W tej chwili tam drobne przeziębienie Adaś Filbier, ale do dwa dni jutro już wróci do treningu. Na szczęście nawet bez najdrobniejszych urazów na razie nam się udaje to wszystko robić, także to jest dla mnie bardzo ważne. Chłopcy bardzo mocno pracują, trzeba ich trenować. Widać, że na treningach tych popołudniowych, gdzie jest z piłkami, gdzie są różne gry, gdzie jest duża rywalizacja i są bardzo mocno zaangażowani w te gry, nikt nikomu nie odpuszcza, także widać, że ta walka to miejsce się rozpoczęła na dobre i ja jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony.